Witam Państwa na kolejnym filmie. Tym razem trochę będzie luzu, nie będzie ciężkich tematów. Dzisiaj mamy turystykę, podróże. Dziś mamy bardzo ciekawy taki temat. Zamek właśnie, zamek w Kamieńcu Ząbkowickim. Pytanie, czy to jest zamek? To nie jest zamek, tylko pałac letni. A więc to jest dość ważny obiekt, bardzo bogaty w kulturę, znaczy bogaty w historię przede wszystkim. No i ten obiekt tutaj przeżył dwie wojny światowe i to był całkiem nieźle wyposażony. On nie został zbombardowany, zniszczony i tak dalej na skutek działań wojennych. On był w komplecie, no ale niestety dzisiaj jest ostro remontowany. Zobaczycie Państwo już takie fragmenty remontu, ponieważ on jest cały czas w remoncie. Natomiast jest swoistą atrakcją turystyczną Kamieńca Ząbkowickiego. W tej chwili ten pałac letni Hohenzollernów znajduje się we władaniu gminy Kamieniec Ząbkowicki. A więc co tutaj chcę powiedzieć takiego ciekawego? Jak już wiemy, że no, dzisiaj podróże, a więc nie będzie ciężkich tematów. Natomiast, no, jakby tutaj powiedzieć, bogata jest historia. Co ja zwróciłem uwagę, kiedy byłem właśnie w tym pałacu, wycieczka trwa 1,5 godziny obejście. No, bilet tutaj jest, to proszę bardzo, nawet mam bilecik. Państwu pokażę. O, proszę bardzo, taki. O, proszę bardzo, no i tak o, tutaj wygląda. Bardzo ładny. No, jak już pewnie tutaj sobie przybliżycie, to zobaczycie. No, kosztuje 25 zł, z czego 24 idzie na remont, ponieważ jest w trakcie remontu. Ale co jest najciekawsze? Najciekawsza jest ta wiedza, która tam jest wsadzona w różne opisy, stędy, tablice, gabloty i tak dalej. Tego jest ogrom. Chociaż cała wycieczka była przez 1,5 godziny i tutaj przelatywaliśmy przez te komnaty, co stało historią i tak dalej. Tutaj pani, która oprowadzała to wszystko, nas wszystkich, to bardzo się spieszyło. Ale proszę zwrócić uwagę, to było 1,5 godziny, a wiecie co, ja tak częściowo tutaj Państwu trochę powiedziałem o tym zamku w tych kolejnych tutaj odcinkach tego filmu. W sumie one zostały skomasowane w jeden. Natomiast tak jakby chcieć tam wszystko przeczytać, to by tutaj było dwa razy tyle czasu. A więc tak to wygląda, a więc to jest bardzo duża, bardzo bogata historia. Tutaj nawet sięga się tych wszystkich inżynierów, którzy budowali podobne zamki, na przykład w Koblencji, czy gdzieś tam jeszcze indziej. A więc no, jest historia, no jest co czytać. Jak się ktoś interesuje tym, no to to jest po prostu historia prześwietnie dokonana. Mało tego, w środku jest jeszcze film właśnie, pokazywany, 4-minutowy, tuż z kwietnia 1939 roku. Jak to wszystko wyglądało? Na pewno zwrócicie uwagę, że tam w tych filmach jest pełno fontan. Ich tam było ponad 20, jeśli się nie mylę. Ale już w tej chwili już nie pamiętam, bo to jest wstęp teraz robię, ale po prostu byłem w lipcu w tym zamku, znaczy w tym pałacu letnim Hohenzollernów. To jest cała historia Marianny Orańskiej i tak dalej. To, słuchajcie, to jest bardzo ładna historia, bardzo ciekawa i chcę powiedzieć, że jeżeli kogoś historia interesuje, no to akurat jest tam co poczytać. No oczywiście zobaczycie tutaj Państwo takie, powiedzmy, na zasadzie rozruchu, nie? Ale kto będzie miał chwilę czasu, no to może tam sobie pojechać, bo to jest, no, panorama bardzo ładna. No i ta historia. No akurat, słuchajcie, ja, wiecie, że ja lubię historię, dla mnie to akurat było atrakcja niesamowita. Zresztą na Dolnym Śląsku, bo chcę powiedzieć, gdzie to jest ten Kamień Ząbkowicki. To jest Dolny Śląsk. To jest na północ Barda Śląskiego. Bardo Śląskie to jest północne wrota Kotliny Kłodzkiej. O, w ten sposób. Na północ od Kotliny Kłodzkiej. O, w ten sposób. To w sumie niedaleko od tego północnej granicy górskiej Kotliny Kłodzkiej. A więc w tamtym miejscu to jest, no bo wiecie dobrze, że ja tutaj wędruję ciągle po Dolnym Śląsku i to gdzieś znajduje takie różne mapki, które są bardzo kontrowersyjne, są takim swoistym świadectwem historycznym, a tutaj też jest świadectwo historyczne, to co się działo po wojnie tutaj z tym zamkiem.
Chociaż on był wyposażony, on był, słuchajcie, podigły. Po zakończeniu działań wojennych on był po prostu, jak to się mówi, spodigły. Nie był zniszczony nic, no ale niestety później już Państwu tutaj mówię w tym filmie, jak to wszystko wygląda. A więc kto ma czas, może zajrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o kontynuację tematów tak zwanych ciężkich, to one są rozwojowe. Słuchajcie, generalna zasada. Najciekawsze jest przed nami. To dziękuję, na razie. Tak, co tu chcę powiedzieć? Właśnie tutaj towarzystwo już poszło, nie ma turystów. To jest jedna fontanna i proszę bardzo, jak to wszystko pięknie wygląda. Ale co chcę Państwu powiedzieć? Co jest tutaj najciekawsze? Tutaj ta część to była taka zadaszona, to było takie dla cieni, takie ławeczki i tak dalej. To będzie wszystko odrestaurowane w ciągu 14 lat, ale tu generalnie widzimy same takie zadaszenia, przynajmniej kolumny są. I jedna fontanna, tamta fontanna, o proszę, i tutaj następna fontanna i jeszcze jest niższa. I teraz tak, jaka była największa atrakcja turystyczna tego całego obiektu, że to było 27 fontan i teraz tak, uwaga, ta fontanna plus ta fontanna strzelała w tej samej wysokości. Cały pies pogrzebany polegał, wiecie na czym? Że ta fontanna, ta, która jest, a ja ją przybliżę, ona będzie też odremontowana, strzelała na 33 metry. I ona była zgodna z tą fontanną, którą w tej chwili mam za plecami. I to było zgrane na jednym poziomie. Mało tego, tutaj ta fontanna, która tutaj jest za tym ogrodzeniem, ja tam później jak zejdę na dół, sfotografuję, to ona też tutaj się zgrywała, więc to było po prostu, to było atrakcją i kiedyś kosztowało wejście na tutaj, na ten cały kompleks pałacowy, to było wszystko za jedną markę. To była dość duża atrakcja i praktycznie zwiedzało się tylko na zewnątrz, ponieważ to było 120 hektarów ogrodów. To tyle, idziemy dalej. Ja tutaj, o może też zejdę tu, pokażę Państwu, o jak to wszystko wygląda. To już z marszu będzie. O, z marszu tak to wszystko wygląda. Teraz wchodzimy na dół po schodach. To wszystko w remoncie jest. Jestem tutaj, jeżeli chodzi o moje zdanie, to jestem pod wrażeniem całości tutaj tego kompleksu. Architektura jest wyjątkowa. Oczywiście budowane przez 33 lata. To poszło tutaj 3 tony złota na to. Odpowiednik 3 ton złota. Według dzisiejszych cen. Tutaj mamy kolejną nieczynną fontannę. Ich było 27. Tu idziemy dalej. Tam jest następna fontanna. A więc no, piękne te wszystkie tutaj elementy. Oczywiście wiadomo, żeby to doprowadzić, to trzeba też ogromnej ilości pieniędzy. Ale nie wszystko od razu. I zobaczymy, na ile system wytrzyma. To będzie można to wszystko zrealizować. Albo po prostu nic z tego nie wyjdzie. No, ale to zobaczymy dalej. Teraz idziemy właśnie tym, to Państwu tak pokazuję z zewnątrz. Generalnie robi to wrażenie, a jeżeli chodzi o wiedzę, jest to ogromna atrakcja turystyczna. Nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim dowiedzieć się o historii tego pałacu, bo to nie jest zamek, tylko to jest pałac. I teraz ja już praktycznie tu jest koniec wycieczki. Tutaj się idzie przez 1,5 godziny i się to wszystko zwiedza. Tu mamy kolejną fontannę, właśnie tą średnią. Czyli, a teraz ja tutaj ze schodów zrobię Państwo, właśnie to jest ta fontanna i tu było 33 metry. Ta właśnie tutaj była. A ona była zasilona z maszynowni, którą do jeszcze tutaj sfotografujemy. Parowa maszynownia. No i oczywiście kamienne, powiedzmy, te balustrady piękne i tak dalej, nie? O, w ten sposób tak to wygląda. Teraz ja już idę, już jest koniec wycieczki. Jestem ostatni tutaj maruder. A dlatego jestem maruderem, ponieważ chciałem wszystko bez ludzi sfotografować i Państwu przedstawić. W każdym razie atrakcja, jak ich mało, turystyczna. To tyle. Na razie ja tu jeszcze zrobimy tutaj film o
jak to się nazywa, o tej maszynowni parowej. Tutaj są wszystkie różne pałace tego samego projektanta tego pałacu. W ogóle całe wystawiennictwo jest bardzo ciekawe. Bardzo dużo jest informacji historycznych. Istna kopalnia wiedzy. Tutaj jest to przedstawione w sposób bardzo spektakularny. Co ciekawe, tutaj zauważyłem, to są wszyscy... To jest właśnie projektant tego pałacu. Tego pana Schinkla. I tutaj chcę zwrócić uwagę właśnie na to zdjęcie. To jest słynna katedra w Kolonii. To był w czasie II wojny światowej punkt orientacyjny nadlatujących bombowców amerykańskich i brytyjskich. Ona nigdy nie została zburzona, ponieważ bomby latały wszędzie dookoła, ale tutaj tego nie zburzono. Natomiast dworzec, który się znajduje obok, byłem tam kiedyś w latach 90., został zrujnowany łącznie z mostem. Ale katedra jako taka się ostała, ponieważ służyła tylko i wyłącznie jako punkt obserwacyjny. Gdyby ona została zburzona, nie byłby punktu orientacyjnego i brytyjskie, alianckie bombowce by po prostu nie widziałyby, gdzie co bombardować. Kolonia jest to zagłębie Rury, ważny ośrodek przemysłowy Niemiec. Już to bardzo polsko brzmi. Kolonia. Ja sam mieszkam na Kolonii. To jest taka osada przy wsi. No to taka ciekawostka. Tutaj zamek Koblencji, podobne zamki. To wszystko jest na wzór właśnie kamieńca zamkowickiego. No to taka ciekawostka. Zdjęcia wnętrz pałacu, to jest cały opis. Ja tu Państwu też tutaj zrobię w ten sposób. Będzie można zrobić stop klatkę. Tu jest opis, Państwo mogą sobie poczytać. Natomiast ja tutaj przejdę do tych zdjęć. Znaczy do zdjęć. To są zdjęcia, je przybliżę, żeby Państwo zobaczyli, jak wyglądały wnętrza tego pałacu. Tu jest kopalnia wiedzy. Tutaj można całymi godzinami czytać i czytać. To jest historia od Holandii przez Erbach koło Wiesbaden i tutaj do kamieńca Ząbkowickiego. Cała historia Europy, można powiedzieć, tu się przewinęła przez ten pałac. Ja osobiście jestem pod wrażeniem właśnie tak bogatej historii, która nie została wcześniej wyeksponowana. W tej chwili jest ona ogólnie dostępna. Co ciekawe, tu chcę Państwu powiedzieć, tu kolega mi podpowiada, tutaj stolik. Ten stolik, który tutaj jest, jakby powiększę, ten stolik na tym zdjęciu, to jest stolik Bonapartego. To taka ciekawostka. Jeszcze raz tutaj. Ja tutaj Państwu też te opisy do tych zdjęć pokażę. O. Tutaj Państwo może się dziwią, że się tutaj eksaltuję jakimiś Hohenzollernami, ale niestety no, jest to jakaś tam fragment historii, a historię bardzo lubię. Cały tylko problem polega, że ja się wcale Rosjanom nie dziwię, że okradli ten pałac i wywieźli, ponieważ no, wojna pochłonęła ogromnej ilości Rosjan, ludności, gdzie armia hitlerowska sterowana nemrodystami wyżynała całe wsi i paliła żywcem. I to jest największy cios, tego nie można po prostu wymazać z pamięci. Był specjalny nawet rozkaz nemrodystów, dokładnie Hitlera, Himmlera, o wyżynaniu ludności na zachodzie Związku Radzieckiego. Mało tego, był nawet rozkaz rozstrzeliwania wszystkich politruków, którzy byli wzięci do niewoli. A więc to
Tutaj trudno w tej chwili oceniać, powiedzmy, że dlaczego taki piękny pałac zlikwidowano. Czasami nam się właśnie wydaje, że tak piękne rzeczy powinny być zachowane i ktoś mu się tutaj mógł buldoczyć o to, że armia radziecka tyle zniszczyła, ale przy hekatombach ofiar, żeby złamać kark hitlerowskiej Niemcom, to trzeba było właśnie ogromu wysiłku, ogromu ofiar narodu rosyjskiego. No to tyle, taka dygresja moja tutaj w tym układzie. Idziemy. Tak, jestem na tarasie widokowym pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Tutaj jest w ogóle cały system fontan był i było 27. Natomiast tutaj są pozostałości, wszystko jest w remoncie. Natomiast tu są widoki na góry Bardzkie i inne rzeczy. Proszę bardzo, tutaj te fontanny. Ten taras był tutaj balustradą marmurową, dokończony po obwodzie, ale niestety została rozkradziona. Proszę bardzo, tutaj jest, to są te elementy. To był pałac Hohenzollernów. Proszę bardzo. Tutaj co jest ciekawego? Tutaj możemy tutaj powiedzieć przy okazji, kiedy mam chwilę, żeby coś mówić na ten temat. 17 wagonów po wojnie, zaraz po wojnie, jak wstąpili tutaj żołnierze Armii Radzieckiej, to wywieziono właśnie wszelkie możliwe dobra, natomiast reszta została już tutaj w ciągu czasów komuny rozkradziona. No i tutaj jest piękny widok, no panorama widokowa jest niedwuznaczna. To są bardzo piękne widoki. No, tutaj było oczywiście dużo takich elementów rozkradzanych i to z powodu tego, że wywożono to w różne części Polski i montowano w różnych obiektach użyteczności publicznej. No teraz mamy tutaj... O, trochę mamy deszczu, widzicie Państwo. Tutaj się kolory mienią. Ja to może tak jakoś zrobię zadaszenie dla kamery. Ale to jest miejsce bardzo ładne. Tutaj przewodniczka nam tutaj opowiada różne rzeczy. O, ja tutaj przejdę, tutaj obejrzymy. Rzeczywiście tutaj jest akurat bardzo piękne miejsce. I w ogóle tutaj no, przewodniczka mówi bardzo ciekawe rzeczy. Ja tu w sumie w czasie tego filmu coś tam nie coś pokażę, jakieś tam zdjęcia, coś tam omówię, ale to jest prysz w stosunku do tego, co tutaj można się dowiedzieć od pani przewodniczki. Także tutaj w Kamieńcu Ząbkowickim ten pałac to jest rewelacja. On to nie jest zamek w sumie, tylko pałac. To miała być tylko letnia rezydencja, jakiś coś w rodzaju luksusowego domku letniskowego. Tutaj mamy też panoramę widokową, ja przybliżę trochę, o, z daleka też widzimy góry. Tam oczywiście deszcz pada, tutaj tak samo, no praktycznie to jest ta, to jest widok, o, tutaj wszędzie są właśnie tego typu zdjęcia, które tutaj będę filmował. No proszę bardzo, to jest cały taras. Widok, gdzie, która, jaka góra się znajduje. Bardzo ładne miejsca, tu już mamy w naturze wszystko. Teraz spróbuję jakoś przybliżyć. Chociaż deszcz tutaj zacina, ale niech tak będzie. Bardzo ładne miejsce, tutaj to jest właśnie było wejście na ten taras, jeszcze raz do góry, tu mamy wieżę, cegła oryginalna, wszystko, zakończenie budowy, to trwało 33 lata,
1872 roku. Tutaj odrestaurowano ten taras widokowy, on był cały ogrodzony, jak już mówiłem wcześniej, ale niestety wszystko rozkradziono. To tyle na razie do jakichś tam innych elementów tego zamku. Tak, co my tutaj mamy? Tutaj specjalnie chciałem właśnie Państwu pokazać maszynownię. Po co była ta maszynownia? Ta maszynownia była po to, żeby funkcjonowało 27 fontan tego całego kompleksu pałacowego. W tej chwili widzimy, że tutaj jest taka już nowoczesna fontanna jako atrakcja, natomiast ten budynek tutaj jest częściowo zamieszkały, a dawniej to była właśnie ta maszynownia, czyli maszyna parowa, potężny kompresor, który cisnął wodę właśnie do tych wszystkich fontan kompleksu pałacowego. I to wszystko tutaj pracowało na takiej zasadzie, że jak to wszystko się uruchomiło, to co w pałacu, a nie zawsze się powiedzmy to wszystko uruchamiało, to tylko jako atrakcja turystyczna była, to co Państwu pokazywałem, to służyło temu, aby pokazać wręcz na paręnaście minut te wszystkie funkcjonowania tych potężnych, pięknych fontan. I po to był właśnie ten budynek maszynowni. I wtedy, jak się to wszystko uruchomiło, praktycznie te jezioro, ten staw, tutaj Państwo widzą, praktycznie był suchy, nie było wody. Tutaj tak właśnie przewodniczka opowiadała, ale jest to bardzo możliwe, że właśnie, no, jeżeli on ma tutaj metr, metr półtora maksymalnie, to się wcale nie dziwię, że po prostu ta masa, jak w instalacji wepchasz tyle wody pod ciśnieniem, no to w tym momencie to wyschnie. I tak rzeczywiście było. Było momentami tak, że ten, jak weszło w instalację, tyle wody pod ciśnieniem, ta maszyna parowa tyle to powiedzmy wydmuchała to i to wszystko włączono dla turystów, no to rzeczywiście tutaj było sucho. Znaczy było bardzo malutko wody. Tyle, żeby instalacja jeszcze jak otrzymała. A później po prostu, wiadomo, wyłączano to. No i wiadomo, woda spływała pod własnym ciśnieniem. Spływała tutaj do stawu i dalej staw funkcjonował. Ale ten wysoki komin to jest właśnie świadectwo tego, że kiedyś była tutaj maszynownia opalana węglem czy też drewnem. I to wszystko funkcjonowało. Czyli to była maszynownia do pałacu. I też widzimy, że jako budynek przemysłowy też był pięknie wykonany właśnie ze wszystkich nadproży marmurowych. Tu mamy kolumnadę, nawet ościżnicę z piaskowca, a więc wiele takich elementów ozdobnych właśnie jak charakterystycznych dla XIX wieku. No to tyle już chyba na koniec. Tu mamy jeszcze w przybliżeniu, podam tą wieżę. O. Czyli historia pałacu, nie zamku, tylko pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Jest to przeżycie frapujące, no i na mnie zrobiło dość duże wrażenie. Byłem tutaj po raz pierwszy i Państwu polecam, bo to jest atrakcja niesamowita dla miłośników historii, takiej historii europejskiej. Rewelacja na Bałtyku, jak to się mówi. No to tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu.